Ale mamy dzisiaj piękny dzionek. Co tam, jaka piękna pogoda na zewnątrz. Co jest? Zdrastwujcie, towarzysz! Kim ty jesteś? Nieważne, jestem twoim nowym sąsiadem. Musiałem wyjechać z Rosji. Co to za jakieś samochody? A to moje służbowe samochód. Jeden większy, drugi mniejszy. Jak pan zobaczy, bardzo fajny. A! O kurde, zacięło się. Jezus Maria. Panie! Wezwę policję zaraz. To jest ostrzał w biały dzień. A pana kolega to tak mdleje co jakiś czas. A, bo on jest niedorozwinięty. Jak pan? Wolno mnie z tymi samochodami, to jest płatny parking. Nie, ja tutaj zapłaciłem za cały budynek. Pan też do mnie należy. W twoich snach chyba. Jeżeli te sny są erotyczne, to tak. Wolno mnie stąd. Ja nie. Powiem wszystko pani... Pani Dagmarze spod piątki. A jak pan i się doigrasz. A niech pan niech pan przyjdzie tutaj. Niech... No, przyjdzie pan tu. Ale do okna, kurde. A! Ja już do windy szedłem. Co? Niech pan pójdzie do lodówki. Ale chwila, kurwa, ja nie mam lodówki. Niech pan wejrzy przez drzwi. Cześć. Co pan tu robi? Nie, pan... Nie. Proszę stąd wyjść. Dziękuję. Proszę stąd wyjść. Tu fajnie, o, wanna jaka fajna, o. Proszę stąd wyjść. Nie, to ja pana kolega chyba jedzie. Podoba mi się. Zamknę drzwi, żeby nie wszedł. A kolega to nie, on nie ma prawa tu siedzieć, on na dworze śpi. No, fajne, on fajne. On się czai tam za rogiem. Ale brakuje tu paru rzeczy. Może pan stąd wyjść? Dzwonię na policję. Proszę nie dzwonić. Dzwonię na policję, zobacz. Halo? Od razu lepiej. O nie, to nie lepiej. Co to jest? Halo, policja! Jakiś koleś... Wpierdziela mi atrapy bomb w mieszkaniu. Jak w domu? To nie atrapy. O. Jak to? A to USA ukradłem, o. Jak to brak zaś... Co to za salto, kurwa, było? A co? No, musiałem panu jakoś telefon wytrącić. Co pan... O, widział pan taką sztuczkę papa. Ale co pan tu robi? Nie. Salto robię. Proszę mnie to wziąć. Nie. Proszę... Lepiej zrobić tego... Halo, policja? Mam problem. Wiem, że będzie ciężko w to uwierzyć, ale Putin jest w moim mieszkaniu i mebluje w moim mieszkaniu i pokoju bomby. Nie wiem, czy to są atrapy, czy prawdziwe. Sam fakt, że Putin jest w moim mieszkaniu, jest bardzo strasznym faktem. Pomocy, halo! Kurwa, panie! Słucham. Co, leżałem sobie w pana łóżku, tak? No niech pan zobaczy, to jest bardzo fajna rzecz. Jak będzie mi się chciało spać, to się położę tutaj, nie? Rozumie pan? A jak mi się nie chce spać, tylko chce mi się srać, no to się położę... położę się tutaj, nie? Ale wtedy pana gówno spadnie na pana. No to wtedy teleportuję się, wracam tutaj z powrotem do domu, no i kładę się tutaj spać. O, i przy tym mam emiter białego dźwięku. Halo! Przepraszam bardzo! Mam nowe bomby. Gdzie bomby? Ta tylko zmienia. Wygraj z MostBet! Po prostu fantastycznie! To zwycięstwo! To są emocje! To jest radość! MostBet. Stawiaj tam, gdzie wygrywasz.
Boże, jaki tu jest bałagan, no kiedy ja go posprzątam? Wszystko... Co jest? Znowu atakują. Halo! Przez to ty robisz tym czołgiem? Ty jakiś popaprany jesteś, człowieku! Robimy Idź manewry mnie. Testowe! Jakie manewry testowe? Strzelasz mi w okna! Strike! Nadal masz to coś, Władek. Panie! Skończ jeździć tym czołgiem, bo hałas ro... Co to jest? Co? Co to za rakiety? To moja kolekcja. Nie no, dzwonię na policję. Nie, proszę, niech pan przyjdzie. Dzwonię. Zaraz. Chodź tu, bo cię ostrzelam. Jezu, znowu. Znowu czołgi. Wyłaź. Władimir, właśnie na dach tu. Znaczy ten, jak ty masz? Mika, kurwa, Bliad znaczy się. Jak ty masz na imię? Andrzej! Chodź tu. Koniec tego dobrego, to jest wojna! Mnie się nie da zabić. Jak to? O, proszę przyjść tutaj. O, niech pan tu wejdzie na mój czołg. Wej! Może pan wziąć ten czołg? A proszę pana... A! O, muszę tylko wycofać. Pana żołnierz to jakiś jest niekompetentny. A już cofam, już cofam. Już cofam, proszę pana, muszę tylko dobrze wymierzyć. O. O, co pan tu robi? To niebezpiecznie tak być przy czołgu. Dobra, niech pan ze mną wejdzie tutaj. Panie, jesteś pan za kałą tego świata. Won mnie z tego... Właśnie tu, pokażę. Jak? Ci. No, magią. O, działa. Patrz, patrz jakie fajne, widzisz jakie fajne... A, patrz jak leci. Nie? Aaaa! Jezu, nic nie widzę. Ja też. O, patrz jak poleciała fajnie. Aktywowanie rakiet na terenie tego państwa Mobenix jest nielegalne. A patrz pan na to! Elon Musk przy mnie się chowa. A jestem ciekaw co tam... Ale nie odpali... Nie! Pan tego nie robi! Nie! Jeszcze ją pod kątem ustawię. O. Ja stąd tu... Nie no, proszę zobaczyć. Czy pan może uspokoić swojego żołnierza? Co? O kurde! W sumie dobrze było. O. Siądź se ze mną. Niech pan siądzie ze mną. O. Pooglądamy sobie wybuchy razem. O, widzi pan? O, ja tutaj poprowadzę. O, i niech pan patrzy, niech pan patrzy. Jest pan nieodpowiedzialny i to bardzo. Nieprawda. O, widzi pan tą bombę? Niech pan patrzy. O. O kurwa. Jedziemy stąd. Wybuchnie. Nie spodziewałem się, że tak lekko rzucę. Ale ona nie wybuchła. A. To możemy zawrócić. Proszę pana. Będąc w innym państwie i będąc prezydentem innego państwa, nie można uruchamiać rakiet na terenie tego państwa, do którego pan przyleciał. Nieprawda. To jest ewidentny atak i agresja na nasze państwo. Dlatego podpisałem pakt o nieagresji, że to nie jest agresja. Ale nie tak to ma się rozumieć. Jak wie pan, no tak się powinno to rozumieć. Gdzie jest ta bomba? Widzisz panią? To jak gdzieś w krzakach powinna być. To tak jakby pan miał 7 lat, rzucił piłkę w krzaki i szukał. No bo moja ulubiona to była. Nazwałem ją Atomek. Nie. Chodź tu, wracaj. Wracaj pan. Chodź tu. Jakiś pocisk. Nie uciekniesz przed sofą. No, gdzie ten pocisk? To
Tu. Ale ja się odsuwam. Gdzie? Przejeżdżę. Przyjechał pan po nim! To nic nie warty, ja mam takich miliony. Dobra, wie pan co? A jak ja panu pokażę kolejną, patrz pan. Tutaj mam taką fajną. Do widzenia. Ja z panem nie będę dyskutował na żaden. A otworzy pan garaż? Co pan chce od garażu? A bo wie pan, bo to też do mnie... CO JEST?! Kurde, twarda ta tam pomu... O. Nie no, ja idę zgłosić to do urzędu miasta. Taki człowiek nie powinien tu mieszkać w ogóle. Dobry. Pomijając pytanie, co panie, robi czołg w oknie i... Tutaj! Tutaj, panie! Co jest? Napiłem się! No i co? No jest super! Super ten nowy drink, co mi dali! Wie pan, jak on się nazywa? Jak? Nazywa się... Boże... Jak on się nazywa? Coco Jumbo i Bomba! Aha. Chce pan trochę? Nie, dziękuję! Smacznego! To był ciężki dzień przejmowania kolejnych... ziem. Dobra. Zaparkujemy. Przywitamy sąsiada. Tutaj, o tak, o SMS-a dostałem, o cholera. O, dobra, jest zaparkowane, dobra. Dobra, niech se leży, leż moja kochana. Moje lwiątko kochane, o, wracamy do domu, idziemy. Trzeba zaparkować, oho. Windę spuszczę, o. Nawrócić. A kurwa, co to teraz te windy brzydkie robią? A już stary, jestem zniedołężniały, no a to muszę sobie się przejechać w moim fotelu, o. Auć! No kurde! Czemu takie ciasne drzwi robią? Proszę pana, pomoże mi pan. Chwila, mam pomysł. Jestem inteligentny. Coś nie działa. Nie mogę wyraz twarzy i tak miny tego skina jest zajebista. I to jak skręca. Kurwa, to jest zajebiste. Bo metoda na meduzę, tak? O. O. Dobra, manewr wieloryb. O. O. Jeszcze trochę. O. O, udało się, no to mogę do swojego mieszkania wrócić. Szafą zastawię. Dobra. On chyba poszedł do swojego pokoju. To ja w tym czasie... Ciszej tam, dzieci, na balkonie! A no tak, nie mam balkonu. To jego czołg. Czas trochę. Będę musiał do niego wejść, żeby zwolnić hamulec.
Pijemy! Czemu mnie zabiłeś? Ale co się stało? Nie wiem. Dobra. Z racji, korzystając, że on teraz śpi, spróbuj mu podpierdzielić czołg. Wolny rynek, daj mi kolien. Trzy. To jest. No to, to jego żołnierz, dobra. O, o, wchodzimy, zwalniamy hamulec. O, dobra. Weszliśmy, jest dobrze. A, dobrze, że ten alarm się nie uruchamia. Dobra. Co jest? Ej, co jest? Ej, co się dzieje? Co jest? Gdzie jestem? A, to ja jestem w domu jakimś. Gdzie jest mój czołg? Mój czołg. A, to z czołgiem wszystko okej. Głupi alarm. Dobra, pora go podjebać całkowicie. Już nie zobaczy swojego czołgu, jedziemy! Się doigrał. Nie będzie miał. Ciekawe, ile ich jeszcze jest. Gdzie jest mój czołg? O, dzień dobry, panie Putin. Dzień dobry, co tam u pana? A, coś mnie złapało, jakieś chorusko. A pana? No właśnie, pan mnie... O, to SMS-a dostałem. Za to. A, za chwilę kichniesz, to moja wróżka. Aha. To na zdrowie.